Witam. Możecie się zastanawiać, o czym jest ten filmik. W takim razie odpowiem wam. Ja nie znam na to pytanie odpowiedzi. Po prostu stwierdziłem, że nagram taki update w moim życiu, ponieważ moje życie jest bardzo ciekawe, Więc tak. Więc generalnie tak. Jestem już po pierwszym tygodniu szkoły. Co się stało przez ten cały czas? Przez ten cały czas chodziłem do szkoły. Zobaczcie, że dzisiaj gram w piłkę nożną. I wiecie co? Całkiem dobrze się bawiłem, ponieważ nic nie robiłem i dlatego się bawiłem. Naprawdę świetnie. Tak, to jest to, co chciałem powiedzieć. Nic innego nie chciałem wam dzisiaj powiedzieć, więc musimy improwizować. Moja improwizacja jest tak beznadziejna, jest straszna, jest naprawdę najgorsza. Że wiecie co? Ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że jest tyle gwiazd na polskim YouTubie i w ogóle jest strasznie dużo ludzi, którzy naprawdę zasługują na to, żeby być gwiazdami. Wydaje mi się, że ja nigdy nie odniosę sukcesu. Wiecie dlaczego? Ja nie jestem osobą, która jest potencjalnym kandydatem na to, żeby odnieść sukces na YouTubie. Wiecie dlaczego? Ponieważ jestem pedałem. I wiecie co? Wydaje mi się, że pedalstwo w Polsce jest odbierane jako coś takiego, co jest w sumie czymś takim modnym. I to nie jest fajne, to nie jest fajne, ponieważ ludzie uważają, że to jest modne. I wiecie co? Wszystkie gwiazdy YouTuba, czy tam nie wiem, ktokolwiek inny, albo wszyscy, ktokolwiek, po prostu wszyscy, którzy próbowali w Polsce w jakikolwiek sposób odnieść sukces, jakby przez to, że są właśnie osobami homoseksualnymi, no faktycznie udało im się, to nie powiem, że nie, ale to strasznie szybko minęło, bo ludzie w Polsce uważają, że jak ktoś obnosi się z tym, że jest homoseksualny, to znaczy, że jakby robi sobie taką łatwą drogę do zdobycia popularności i to może być prawda i to w sumie jest prawda. Ja w ogóle nie znam ludzi, którzy próbują się wybić na tym, że są homo, ja nie znam ani jednej takiej osoby. To jest strasznie niefajne i to jest coś, co nie powinno występować. Nie umiem twerkować. Strasznie chciałbym się nauczyć, ale wiecie co? Nie mam dupy. I to jest trochę, w sumie, to jest trochę przykre. W ostatnim filmiku powiedziałam, żebyście wysyłali mi pieniądze gołębiem, wiecie co? Żaden gołąb do mnie nie trafił. Więc generalnie jestem... Było trochę dziwne. Jestem bardzo zawiedziony. Myślałem, że jesteście fajni, ale wiecie co? Nie no, w sumie to jesteście. Tak to jest, kiedy macie komputer z Androidem. Pewnie zastanawiacie się, jak chcę dojść do tego, żeby nauczyć się twerkować. Nie mam pojęcia. I jeśli kamera będzie wam się tak troszeczkę suwać, to bardzo was przepraszam, ale nie mam na to wpływu. Tak właściwie to mam na to wpływ, ale wiecie co? Nie chce mi się nic z tym robić i to tak naprawdę o to chodzi. Jestem trochę głupi i to już wiecie, ale powiem wam coś, czego jeszcze nie wiecie. Bądźcie dla mnie wyrozumiali w tym momencie. Chciałem się nauczyć shuffle dance. Dlaczego chciałem się nauczyć shuffle dance? Nie wiem. Pewnego razu stwierdziłem, że skoro chcę się nauczyć shuffle dance, to trzeba coś z tym zrobić. Jak coś się chce, jak chce się do czegoś dążyć, to trzeba po prostu coś z tym zrobić, bo inaczej no trochę słabo. Do czego chciałam dojść, że w końcu nastał ten moment i to w sumie nie było kiedyś, tylko to było niedawno. Tak naprawdę to było jakieś pół roku temu, kiedy nauczyłem się shuffle dance, więc... No i pewnego razu właśnie odpaliłem sobie tutorial na YouTubie, jak tańczyć shuffle dance i wiecie co? W sumie to się nauczyłem, w sumie to się całkiem nauczyłem i ta dziewczynka była bardzo zaangażowana w to, co robi, więc stwierdziłem, że skoro ona jest taka zaangażowana, to ja też chyba muszę być taki zaangażowany w ten taniec. Że jestem osobą, z której wiele osób w sumie się śmieje i ja sobie z tego absolutnie zdaję sprawę, absolutnie jakby wiem, o co chodzi i rozumiem takie rzeczy i tak naprawdę nie jest mi przykro w sumie, ponieważ to jest oczywiste. Ostatnio poruszyłem na Instagramie taki temat, który w ogóle nie był ciekawy, ale i tak go poruszyłem, że nie mam znajomych z YouTube'a i to jest prawda. I no i chodzi o to, że tak się zastanawiam, dlaczego? W sumie nie zastanawiam się, ponieważ wiem. Mam wrażenie, że ludzie po prostu się ze mnie śmieją i że ludzie nie traktują tego, co robię na poważnie, a ja naprawdę wkładam całe serce w to, co ja robię. Wkładam naprawdę wiele... Strasznie się poce. Robię naprawdę wiele, żeby ludzie to odbierali na poważnie. Ja wiem, że ja nie nauczę was niczego w życiu, ale wiecie co? Chyba od początku już to wiedzieliście i od początku w sumie macie tego świadomość, że mój kanał kanałem edukacyjnym nie jest. W tym filmiku przekazuję wam same szokujące wiadomości i... Chciałem sobie obejrzeć filmik, który będzie się nazywał Jak twerkować i bardzo mnie to ciekawi, dlatego chciałem obejrzeć taki filmik i nie wiem, czy to ma sens. Okej, jest to konto mojego brata, więc Bartek, nie zdziw się, jak w twojej historii pokaże się hasło Jak twerkować. A to na pewno, to nie byłem ja, to na pewno był twój tata i mój też przy okazji. Więc odpalimy sobie Jak twerkować krok po kroku. Hej, ona też nie ma dupy. Jest nam dla mnie nadzieja. Zaprezentuję ci twerkał.
workout. Może po prostu nie wiem tego, ale... Nie wyglądam dzisiaj dobrze, ale to nic nowego, to zupełnie nic nowego. I to samo zróbcie z kolanami. Możecie oprzeć ręce na biodrach, żeby było wam wygodniej. Zwróćcie uwagę na to, żeby kolana nie były skierowane do wewnątrz. Pracę wykonują mięśnie ud, ale pracują również. Skupcie się, by dać pupie pochy do popisu. Cały ruch nabiera dynamizmu, a pośladki skaczą wyżej. Nauka twerkowania, odcinek pierwszy, jak zrobić bounce. To nie działa, więc nie wchodźcie w ten filmik i nie uczcie się z tego filmiku, ponieważ to nie działa. Zawsze marzyłem o takiej wysportowanej sylwetce i zawsze marzyłem o tym, żeby jakoś w jakiś sposób zadbać o swoje ciało i żebym wyglądał ładnie. Tak, zawsze o tym marzyłem i wiecie co, kiedyś ćwiczyłem dużo, nie wiem, pewnie tego nie wiecie, ale naprawdę kiedyś byłem takim sportowym świrem, nawet na siłowni chodziłem, słuchajcie, co jest bardzo dużym w ogóle osiągnięciem dla mnie. Ale powiem wam, dlaczego siłownia mnie tak strasznie zaczęła stresować. Ja ogólnie jestem takim strasznym nieudacznikiem, jeśli chodzi o sport, że ja się po prostu boję, jak ludzie widzą, jak ja wykonuję ten sport, bo ja mam zawsze wrażenie, że wyglądam, jakbym był jakiś co najmniej po***y. I było tak, że niby spoko, na początku w sumie spoko, nic nie ogarniam, no ale w sumie po co mi to? Więc na początku myślałem, że tak po prostu powinno być, że to jest normalne, że ja nic nie rozumiem i w ogóle. Ale wiecie co? Chodziłem tam 3 miesiące i nadal nic nie rozumiałem. Nadal nie wiedziałem, jak się wykonuje wszystkie ćwiczenia. A wiecie co? Jest jeszcze gorsze, że nie zapytałem się o to nikogo, ponieważ bałem się bardzo i bałem się tych wszystkich ludzi. I bałem się tego, że oni na mnie patrzą. I dlatego właśnie chodzę na siłownię i dlatego nigdy nie będę wyglądał dobrze. I dlatego nigdy nie będę miał wysportowanej sylwetki. Dlatego wszystko, co teraz powiedziałem, absolutnie nie miało sensu. Ale wiecie co? O, i właśnie wpadłem na taką teorię, która jest prawdziwa na 100%. I tą teorią jest to, że już wiem, dlaczego youtuberzy mnie nie lubią. I w sensie może nie dlaczego mnie nie lubią, ale wiem, dlaczego nie mam znajomych youtuberów. Wiecie dlaczego? Za każdym razem, kiedy jakiś youtuber próbuje się ze mną zapoznać, to ja zawsze mam wrażenie, że ta osoba tak naprawdę się tylko ze mnie śmieje, że ta osoba w żadnym stopniu nie odczuwa jakiejkolwiek sympatii do mnie. Nawet mnie nie lubi. Jaki jest sens? Czego chciałem dojść, że... Nie wiem dlaczego, zawsze kiedy wypowiem zdanie chciałem dojść, albo doszedłem do tego, albo dzisiaj pokażę wam jak dojść i jest mi strasznie niezręcznie, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ponieważ nie wiem, to słowo chyba nie ma jakiegoś drugiego, głębszego sensu, nie, to nie o to chodzi, to po prostu nie wiem o co chodzi, po prostu strasznie mnie stresuje to słowo, nie wiem dlaczego, ale zawsze kiedy je powiem, to zacinam się na chwilę, żeby to przeanalizować, po czym dochodzę do wniosku, że jednak to jest normalne i jednak powinno się tak mówić, więc What's the point, Szymon? Wiecie co wam powiem? Że strasznie chciałbym nagrywać w języku angielskim, ale wiecie co? Nie. I prawie wszyscy umieją mówić po angielsku, ale ja też umiem mówić po angielsku, więc to ja jestem wyjątkowy. Po prostu boję się, że ludzie się będą ze mnie śmiali. Ja się zawsze boję, że ludzie się ze mnie będą śmiali, bo wiecie co? Ja wolę, jak ktoś mnie zjedzie z góry do dołu, jestem brzydki, obleśny, strasznie najgorszy i brzydki, niż żeby ktoś się ze mnie śmiał. Bo jak ktoś się ze mnie śmieje, to się czuję jak największy idiota i zawsze się tak czuję, ale wtedy czuję się tak jeszcze bardziej i to jest straszne, to jest po prostu najgorsze. O Jezu, wiem co chciałam powiedzieć. Mam coś takiego strasznie okropnego, że zawsze kiedy ktoś daje mi gumę do rzucia, jeszcze szczególnie jak jest to osoba, której prawie nie znam, ja próbuję jej wyjąć, to grzebię w tym dosłownie pół godziny i zastanawiam się, czy ta osoba myśli, że jestem jakiś dziwny albo obrzydliwy, bo w sumie każda guma, która jest w tej paczce, jest przeze mnie dotknięta i generalnie jest to dość obrzydliwe, w sumie strasznie obrzydliwe. Myślę sobie, że wszyscy myślą, że jestem obrzydliwy i na przykład nie wiem, że jestem niechlujną osobą, czy śmierdzę, czy śmierdzi mi z buzi. Mówię, zaczynam mówić o tak obrzydliwych rzeczach, zaczynam od, nie wiem, od gumki do włosów, a kończę na, nie wiem, wymiotach mojej koleżanki i zawsze jest coś takiego, że wiecie, jest śmiesznie, jestem w towarzystwie, tak? Jest śmiesznie, jest zabawnie, bo w sumie dlaczego nie? I wiecie, wszyscy się śmieją, ktoś coś powie, ja coś powiem, potem ktoś coś powie, potem znowu ja coś powiem i potem ja mówię coś dalej i wiecie, to co już było śmieszne przestaje być śmieszne, ale ja i tak o tym mówię jeszcze bardzo długo i jeszcze do tego mówię, zaczynam wymyślać jakieś kolejne rzeczy, które absolutnie są obrzydliwe i nikt nie chce tego słuchać i nikogo to nie śmieszy i wszyscy tylko są w tym momencie tacy, że no i zmieniają temat momentalnie, po prostu w ciągu sekundy zmieniają temat. Po prostu kwestia tego, że ja jestem głupi, czy to jest kwestia tego, że inni są głupi, ale nie, jest to kwestia tego, że ja jestem głupi i że nie myślę o tym, co chcę powiedzieć, to jest straszne, dobra, pa.
Mimo tego, żebym chciał, żebyście pomyliali kwestię, że wyglądam jak Justin Bieber w 2012, po prostu chciałam powiedzieć, że jestem chory i że obrobienie filmu nigdy nie zajęło mi tyle jak teraz, więc doceńcie to i doceńcie to strasznie, ponieważ... Nie. Nie, w sumie to ten komunikat jest bez sensu. Tak naprawdę nagrałem to tylko dlatego, żeby mój film trwał więcej niż 10 minut, żebym mógł zarobić na komputer.